Cześć Wam, kochani i kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj się malujemy i gadamy, cokolwiek, get ready with me, po prostu będę sobie gadać. No i tyle moich mądrych słów dzisiaj, czyli niewiele. Jedziemy! Już mam spiętą spineczką, taką lamerską spineczką, moją grzywkę. Tak, mam jasne włosy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to są moje jasne włosy, czyli jestem sobą, bo taki kolor włosów to jest mój kolor naturalny. A czy nie naturalny, ale naturalny tak mentalnie. Czuję się taką blondynką i mam w uchu, jakby kogoś to niepokoiło, muzykę, bo to jest rozwiązanie po prostu. Zawsze o tym mówię, że najbardziej nie lubię w nagrywaniu filmów. Jeżeli jest coś, czego nie lubię, to nie lubię tego wszystkiego, co się dzieje po jakby nagraniu filmu, czyli obróbki i tych wszystkich rzeczy technicznych, bo siedzieć i tu z Wami gadać mogłabym godzinami. I nie lubię, że muszę wyłączać sobie muzykę, której słucham zazwyczaj zawsze, żeby nagrywać, bo nie można słuchać w tle, mieć muzyki, bo będą mi wszystko tutaj zbanowali i obcięli. No, a tak to jest takie rozwiązanie, także mam w uchu słuchawkę, słucham sobie muzyczki i jestem z Wami. Jakby ktoś był zainteresowany, to akurat ta piosenka to jest z tego nowego albumu. Jak się to wypowiada? Che bona fide? Nie mam pojęcia. Także ten. Nie jestem jakąś mega fanką. Delikatnie rzecz ujmując, polskiego hip-hopu, ale jest jedna fajna piosenka. Także należy to. Ale mam całą playlist na Spotify, co mi przypomina o tym, że miałam dla Was nagrać, znaczy zrobić całą playlistę na Spotify, co sobie muszę zapisać w moim kajeciku. W sensie playlistę, wiecie z czego? Z piątek tygodnia, nie? Bo jak są piątki tygodnia. Tygodnia, Spotify. Jak są piątki tygodnia, to zawsze staram się polecać też jakąś piosenkę za każdym razem i jest tak zwana piosenka tygodnia. I z tych piosenek tygodnia fajnie, żeby była właśnie playlista. Spróbuję zrobić taki tracing piosenek tygodnia w ogóle od początku i no i zrobić taką playlistę. Także to będzie zadanie na dzisiaj. Dzisiaj lecimy i dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy to się maluje, kiedy mam znowu białe, jasne, platynowe włosy. Dusiłam się własnymi słowami. One są naprawdę jasne. One są takie hiper, hiper, hiper jaśniutkie. Farbowałam je wczoraj wieczorem. Mam na końcach taką pastę matującą, dlatego one się wydają takie, ale chciałam, żeby po prostu one były takie właśnie bardziej rozburtane u dołu, bo o dziwo rozjaśniacz, który znalazłam. Pierwsze rzeczy miałam tak, że zmywałam rozjaśniać i włosy były aksamitne. W ogóle nie czułam, że są zniszczone w żaden sposób, także w szoku jestem, że jakim są w dobrym stanie po prostu te włosy. Jest to szokant, no, ale Kinga zacznie się malować, przestań gadać, także zaczynamy się malować. Także to będzie, no, o tym chciałam powiedzieć, że jest pierwszy raz, kiedy maluję się, kiedy mam znowu platynowe włosy, bo dawno nie miałam platynowych włosów. Z rok? Z rok prawie nie miałam platynowych włosów. Tęskniłam za Wami, a platynowych włosów w takiej długości to nie miałam z 3 lata, także teraz już naprawdę je zapuszczam. Bobik, będzie bobik. Dobra, maluję się, przestaję gadać. W ogóle często, znaczy nie często, ale czasem słyszę od Was to, co jest strasznie w ogóle miłe i dziękuję, że mam coś takiego, że wyglądam dobrze w każdym kolorze włosów, co od razu sprostuję, absolutnie nie jest prawdą. Ja świadomie wybieram takie kolory włosów tak naprawdę, które mi pasują gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu, ale takie, które potrafię ograć. I myślę, że kluczem do tego jest po pierwsze wybieranie właśnie takich odcieni, takich tonów, które wiem, że będą mi pasować, a po drugie zmiana makijażu, brwi, odcienia skóry. Mówię tutaj, nie wiem, samoopalać, inny odcień podkładu, inny typ makijażu, mocniejsze brwi, delikatniejsze. W tym momencie mam takie bardzo, bardzo mocne brwi i one tylko dlatego grają mi w tym momencie, że tak naprawdę mam grzywkę. Więc wiecie, kiedy opuszczę grzywkę, te brwi nie są tak bardzo, bardzo widoczne, ale kiedy mam tak jasne włosy, to lubię mieć trochę jaśniejsze brwi, tak naprawdę. Także zobaczymy, czym to się skończy. Zresztą idzie lato, więc może się rozjaśnią od słońca. No, a jeżeli mam ciemne włosy, to musiałabym, jak miałam takie bardzo ciemne włosy tam, nie wiem, 3 lata, 2 lata temu, nie wiem kiedy miałam takie bardzo ciemne włosy, to te brwi musiałam mieć na przykład dużo, dużo przyciemnione, bo taki ten kolor brwi wydawał się przy nich bardzo jasny i siwy. No i po prostu oczywiście makijaż, mocniejsze oko, słabsze oko, inne odcienie pasują. Także dzisiaj będzie po raz pierwszy makijaż od roku, od kiedy nie miałam platyny, więc wiem, że musi być pewnie delikatniej niż zwykle trochę, to odcienie muszą być jaśniejsze, absolutnie fiolety odpadają, jak jestem blondynką, wyglądam jak debil, także to musi odpaść. Jeżeli nie wyjdzie, to wiemy wszyscy dlaczego. Najdłuższy wstęp świata, zaczynamy się malować!
Teraz leci Nie mam dla ciebie miłości z Kubasa, czyli najsmutniejsza piosenka świata, czyli trzeba ją natychmiast przełączyć. Dobrze, to mi się nie podoba w tym momencie. Lady Winning Soul, Davida Bowie. To jest dobra piosenka. Postaram się podlinkować piosenki, których właśnie teraz słucham, o których mówię. Także to będzie następny krok naszej po prostu tutaj niekończącej się przyjaźni. Po raz kolejny jestem trzeźwa dzisiaj, muszę podłączyć telefon do ładowania. Ale mam dziwny nastrój, znaczy dobry nastrój, nastrój jest fajny, nastrój jest fantastyczny. Wczoraj byłam w ogóle, mówiłam już o tym na Instagramie, ale akurat o tym chcę powiedzieć, nie dlatego, żeby się tym chwalić i w ogóle nie o to chodzi, tylko dlatego, że może więcej z Was zrobi coś takiego. Zapisałam się na wolontariat w miejskim domu, w miejskim ośrodku pomocy społecznej, chyba tak to się nazywa. Tak, w miejskim ośrodku pomocy społecznej, wolontariat na czas tego koronawirusa i w ogóle mam tutaj całą umowę, którą wczoraj podpisałam. Tak, porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Zorientujcie się, czy u Was nie trzeba też wolontariuszy. To ten wolontariat, przynajmniej u nas w Gliwicach, wygląda tak, że są osoby starsze, są osoby potrzebujące, które na przykład potrzebują, żeby iść, nie wiem, zrobić im zakupy, wynieść śmieci, wyprowadzić psa, jakieś takie podstawowe rzeczy, a te osoby oczywiście nie powinny opuszczać domu. No i wolontariusze na przykład takimi rzeczami się zajmują. Także jeżeli macie chwilę czasu, a wiem, że wiele z nas ma w tym momencie więcej czasu niż normalnie, to zachęcam, żeby to zrobić, bo dlaczego by nie pomóc komuś, kto potrzebuje tej pomocy, skoro i tak nic nie robimy, tylko jemy pizzę i siedzimy na dupie. Także rada dla cieci Kingi na dziś. Teraz już naprawdę zaczynam się malować. Skup się, skup się. Dobra, testuję nowy podkład w kompakcie. Podkład w pudrze. To nigdy nie była moja ulubiona rzecz i zdradzę tylko taki sneak peek, że chyba wciąż nie będzie. Właśnie użyłam go jako podkład, po czym musiałam zmyć cały makijaż i nie będzie używany jako podkład, będzie używany jako puder. Także to jest to. No, także teraz nałożę mój podkład chyba normalnie ten, AA Oxygen Foundation. Chyba plotki o tym, że jest wycofywany ze sprzedaży, są prawdziwe. Był za 7,99 w Rossmanie, kupiłam 6 tubek. To ja. No, niestety chyba go już nie będzie. Być może będzie reformulacja, nie mam pojęcia, ale użyję go sobie dzisiaj i tego użyję tylko na strefę T, po prostu, żeby w jakiś sposób wzmatowił tę moją facjatę. Mam teraz dosyć dużo samoopalacza na sobie, więc nie wiem, czy 204 będzie dalej dobrym odcieniem, ale mam nadzieję, iż tak. I użyję go dzisiaj samego, bez mieszania go z rozświetlaczem, bo tak jak mówię, chcę więcej dzisiaj, a chyba nie mówiłam o tym, ale chcę dzisiaj ponagrywać więcej filmów, plus jest hiper ciepło, jest bosko, nie narzekam, ale jest bardzo ciepło. No i chcę, żeby on po prostu jak najdłużej wytrzymał na twarzy bez schodzenia i bez świecenia się, więc damy mu kopa, w sensie, żeby żył, żeby był na tej mojej facjacie. Także to jest to. Dobra, użyłam sobie najciemniejszego odcienia tego podkładu, więc 209 Caramel na boki mojej twarzy. Przerzuć tego pędzla od Zoewy, to jest Zoewa 109, Face Paint Vegan. I po prostu w ten sposób sobie zaznaczyłam te moje boki twarzy, trochę skronie, odrobinę nos, żeby sobie troszeczkę, no po prostu go użyłam tak jak normalnie użyłabym bronzera. Wezmę sobie teraz te kropelki Cover Effects w odcieniu Sunlight, czyli światło słoneczne, i nałożę sobie na moją buzię. Tam, gdzie chcę, żeby było światło słoneczne, po prostu w ten sposób. Jedziemy. O kurde. Zapomniałam, jak mocno to jest błyszczące. Obojczyki nadmiar, zawsze. No widzicie, pomimo tego, że ten rozświetlacz jest taki hipermetaliczny, to jak go dobrze wpracujemy w skórę, to daje blask. O, to jest fajne, że wiecie, jak patrzę na Was na wprost, jak nie odbija się od niego słońce, to on w żaden sposób, a czy światło, to on w żaden sposób nie robi koloru naszej skórze, tylko daje blask, który jest taki fajny, chłodnawy, ale na wprost jakby go nie widać, to jest super, bo najbardziej nie lubię, jak użyję rozświetlacza i tu są po prostu takie paski koloru, to jest straszne. No i teraz spróbuję sobie tej nieszczęsnej Cara G, cokolwiek, na normalnym pędzelku Real Techniques i tylko sobie nałożyć go tam, gdzie normalnie mój podkład zszedłby dużo szybciej, i dołożyć sobie odrobinę krycia tam, gdzie czerwieni się trochę bardziej. No, mam bardzo dużo makijażu w tym momencie na twarzy, bardzo dużo bazy, ale wygląda to flawless. Podoba mi się. A czy w kamerze wygląda super? Na żywo trochę za dużo, ale w kamerze nie idzie.
Dobra, wykonturowałam sobie jeszcze twarz tym duo od Kat Von D. Kolor to jest Sombr. Ten z kosmetyczki kwietnia zresztą, także wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zrobiłam sobie brwi. I myślę, co ja chcę mieć dzisiaj na ustach i na oku. Chyba na oku chcę mieć coś dosyć jasnego i bardzo mocno błyszczącego, a na ustach mam ochotę na to. To jest Lancome, odcień to jest Magic Orange, czyli magiczna pomarańczka. Najpierw sobie zrobię oko. I nie wiem, czy chcę użyć tego pigmentu od J.Lo i Inglot, czy chcę użyć tej palety z Natasha Denona, to jest Mini Glam. Nie mam pojęcia. Widziałam, że ona teraz wyszła z paletą Mini Retro. Są takie zielonkawo, różowawo, pastelowo, chłodne odcienie i wygląda absolutnie bosko, ale jeszcze tej nie poużywałam tak za mocno, więc muszę najpierw zrobić to. Nie można dać się zwariować. No ale dobra, użyję sobie jej. Baza jakaś pod cienie do powiek. Bazo, where are you? Ej, słyszeliście o tym, że Dyson to jest ta firma, która oczywiście robi, nie wiem, żelazka, jakieś różne takie rzeczy sanitarne, nie wiem, do rąk i w ogóle. Oni wypuścili tą taką hiper drogą na przykład suszarkę do włosów, tą taką w takim śmiesznym kształcie, która ponoć jest naprawdę rewelacyjna, ale kosztuje jakieś tam chore pieniądze, takie, że ja bym tyle za suszarkę nie dała, chyba żebym naprawdę nie miała na co wydawać pieniędzy. Także ten. W zeszłym roku chyba wypuścili jakąś taką lokówkę, Airwrap się nazywało, która też miała bardzo mieszane opinie, a teraz wypuścili prostownicę do włosów i ta prostownica kosztuje $500. $500 za prostownicę. I ona jest taka niesamowita i wyjątkowa, bo ten cień nic nie robi na moim oku w tym momencie. W ogóle nic. Niczego. Bez sensu. Jego nakładanie po prostu jest bezsensowne trochę. No ale dobra, brnijmy w to. Ona jest taka niesamowita, bo jest bezprzewodowa. Po prostu nie ma... A czy można jej używać jakby z przewodem, z kablem? Ale tak naprawdę ma być niesamowita. Wezmę sobie ten puder do konturowania, pewnie więcej zrobi. Ale tak naprawdę cała jego magia i w ogóle wszystko to, dlaczego to jest takie magiczne i drogie, to jest to, że on ma, ta prostownica, ona, nie on, ma wbudowany, ta prostownica ma wbudowaną w siebie baterię, po prostu jakiś taki akumulator, który pozwala się naładować i pozwala działać jakby bez kabla, no nie? Tak jakoś ten, więc pomyślałam sobie, o dobra, to jest zarąbiste, bo kiedyś miałam taką prostownicę bezprzewodową, taką właśnie travel friendly, tylko ona była taka malutka i ta bateria trzymała dosyć krótko, nie? Ja sobie myślę, kurde, super, jak Dyson, nie wiem, wypuści coś takiego i rzeczywiście można będzie naładować prostownicę i wziąć ją ze sobą, nie wiem, na weekend albo nawet na wakacje, no ale powiedzmy na 2-3 dni i używać jej tam jak będziemy chcieli, bez ładowania, nie trzeba będzie pakować kabla, to sobie myślę, dobra, to jest fajne. Potem zobaczyłam tę prostownicę, ona jest w ogóle wielka, jest taka hiper ciężka i wszyscy mówią, że jest taka ciężka, że aż po prostu ręka od tego boli, więc to jest pierwsza rzecz, która była dla mnie, no dobra, czyli nie będzie ona fajna do podróżowania raczej, także to była pierwsza sprawa. A potem, jak oglądałam recenzje różnych osób, to okazało się, że ta bateria w ogóle trzyma 30 minut. Czyli myślę, że wakacje z Dysonem absolutnie odpadają, bo no dobra, jeżeli jadę już ze zrobionymi, wyprostowanymi włosami, tylko trzeba mieć gdzieś tam do poprawek czy coś, okej, może okej, nie? Z drugiej strony, jak trzeba by mi było prostownicy tylko do takich małych poprawek, to nie chciałabym się brać po prostu prostownicy. Prostownicę też biorę wtedy, jak wiem, że muszę dobrze wyglądać i że muszę umyć włosy i je wyprostować i w ogóle zrobić wszystko, nie? 30 minut. W sumie nie jest napisane chyba, ile jakby trzyma nieużywana, nie? Czy ona po tygodniu dalej to 30 minut będzie miała do wykorzystania, czy tam moc baterii spada, nie wiem, ale po prostu masakra, nie? Znaczy wiecie, to może być dobre rozwiązanie dla osób, które rzeczywiście pracują w salonie fryzjerskim i potrzebują takich rzeczy i dla nich to jest fajne, bo ona może sobie stać i się ładować gdzieś tam cały dzień, a tak naprawdę je używacie wtedy, kiedy jest Wam potrzebna, no i znowu odkłada się do tej stacji dokującej, ale jeżeli ja myślałam sobie o tym, że byłoby to świetne rozwiązanie właśnie do podróżowania, no to sam fakt, że to trzyma tylko 30 minut, sprawia, że to nie jest świetne do podróżowania. Biorę sobie Inglot Body Adhesive, nie wiem. I nałożę go sobie nie za dużo, bo to jest bardzo takie klejące się dziadostwo. I będę sobie się bawić z tym Inglotem. To jest Inglot i J.Lo
odcień Silver Dollar J401. Nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne, ale wiem, że cała kolekcja od J.Lo była jakiś czas temu na mega, mega promce, co każe mi myśleć, że być może już jej nie ma w sprzedaży. Staram się to zrobić tak, żeby mi się nie opadło na policzki i nie wiem, czy mi się to uda, ale próbuję. Teraz leci Move On Up Curtis'a Mayfielda, dlatego to tak się bujem i nie mogę usiedzieć w miejscu. Ale fajna, energetyczna piosenka. Polecam na doła. I na rano zamiast kawy. Na oku się nie trzyma, ale do policzków jak się przyklei, to już koniec, nie? Dzięki, dzięki. Teraz wezmę sobie Denone i ten najjaśniejszy odcień z tej palety. On się nazywa Golden Flesh. Chyba tak. I jakby blenduję te dwa kolory ze sobą. Z tym, że Denone jakby skupiam na zewnętrznych częściach. Na kąciku i na zewnętrznej części ruchomej powieki. A tego Inglota dostawiam na środku. Dobra, już prawie to mamy całkowicie. Tak pod oczami nałożyłam sobie najpierw ten korektor Clinique. Odrobinę tylko dla rozjaśnienia, rozjaśnienia cieni, bo ma taki bardzo ładny brzoskwiniowy odcień. Także troszeczkę zneutralizował te wszystkie ciemności i w ogóle. I NARS Creamy Matte Concealer odcień numer Medium One Custard. Tylko tutaj i odrobinę tego pudru nałożyłam też właśnie z tego duo od Kat Von D, oczywiście tego jaśniejszego, żeby to wszystko sobie omieść, utrwalić korektor i żeby też te drobinki brokatu, które mi wszędzie opadały, wziąć away po prostu ten. Kreskę zrobiłam sobie Schwing, nikt nie pamiętam jak się nazywa ten liner, Schwingiem z The Balm. No i nie ukrywam, że jego końcówka jest dosyć problematyczna dla mnie w tym momencie, żeby zrobić sobie taki flick, taką po prostu tak zaostrzyć, więc użyłam normalnego małego pędzelka, który kupiłam w sklepie papierniczym, on jest taki mikro i po prostu zrobiłam normalnie kreskę na całej długości, a sam końcówkę po prostu wzięłam ten pędzelek, nabrałam odrobinę tego linera tylko z tego czy z tego miejsca i sobie dorysowałam i myślę, że to jest fajny ogólnie trik, jeżeli macie linery, którym ciężko wam jest wykończyć sobie ten kreskę, zrobić zaostrzony dziubek, po prostu taki malutki pędzelek ze sklepu papierniczego, on dosłownie 3-4 złote kosztował w Paper Chase, to jest grubość 3.0 i no, mnie do tego sprawdza się absolutnie idealnie. Jeżeli chodzi o to, co mam na rzęsach, to jest najpierw tusz właśnie z Cuba z The Balm na to Monsieur Big, mówiłam o tym duo ostatnio w piątce tygodnia i robię naprawdę super rzęsy. Co jeszcze? Aha, jeszcze mam ten róż Malu Wilds, który też pokazywałam w kosmetyczce kwietnia. On jest taki z tych takich ładnych, czerwonawo opalonych, tak delikatnie mam nim omiecioną mordkę. No i spray z Kat Von D, tylko ten Lockit, żeby to wszystko trzymało się w miejscu i też żeby było troszeczkę mniej pudrowe i też żeby wszystkie warstwy makijażu najprościej w świecie się scaliły. No i to będzie właściwie to, tylko jeszcze usta. Usta, tak jak mówię, będzie Lancôme, nie wiem w sumie nigdy jak to wypowiadać. Dajcie znać, jak spędzacie święta. Moi bracia podjęli decyzję razem z moją mamą w sumie. Nie wydaje z wyjazdania, no ale w sumie muszę się zgodzić, że to jest Magic Orange 186, że zostajemy wszyscy w Gliwicach, nie jedziemy do domu na święta, bo moi bracia też mieszkają w Gliwicach. Moi rodzice, mama Seto mieszkają w Rajczy. To jest daleko, to jest jakieś 100, może 120 km stąd, ale jakoś została podjęta odgórna decyzja, że spędzamy święta z braćmi i z narzeczoną brata i w ogóle, także muszę się dostosować. Dajcie mi pomalować usta bez gadania. Dobra, i myślę, że to będzie to. To będzie look na dzisiaj. Ten produkt to jest matte shaker Lancôme. One są fajne, bo one pozostawiają na ustach po prostu taki stain. Jak ten blask, jak ten pierwszy błysk zejdzie, zje się, to te usta są wciąż takie delikatne, tak delikatnie zabarwione, więc takie właśnie będą i to nie będzie w żaden sposób jakieś takie mocno błyszczące. Taki naturalny stain, taki trochę w stylu właśnie koreańskiego makijażu, także
Oto mój pierwszy makijaż z platyną po 2 latach. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co robicie na święta, czy jeździcie do bliskich, znajomych, rodziny, czy zostajecie na dupa, że tak brzydko powiem. No, bo jestem ciekawa, jak w ogóle, jak sytuacja, jak co o tym sądzicie wszystkim i w ogóle. Wiadomo, że święta to jest ważny czas i dobrze je spędzać z bliskimi, z osobami, które się kocha. Na szczęście mam część z tych, których kocham koło siebie, więc to będzie łatwiejsze. Ale dajcie znaka i przytulaki, jeżeli musicie spędzić ten czas sami, to przytulam bardzo mocno. Pamiętajcie o wolontariatach, dbajcie o siebie, uważajcie i miejcie ręce zawsze, nie tylko teraz. Buziaki, pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!